Media prawdziwie publiczne. Media spółdzielcze. Spółdzielcze Radio Wnet. Zapiski były z pozoru strasznie chaotyczne. Wyszczególnione i ponumerowane imiona, nazwy, daty opatrzone znakami zapytania lub wykrzyknikami. Musiał jednak być w tym przecież jakiś sens. Zapewne była to jakaś podręczna, pobieżna analiza czegoś związanego z człowiekiem z fotografii. Ale w takim razie po co zachowano te notatki? Pytań przybywało. Stopniowo, krok po kroku, poznałem los pewnego człowieka, przy okazji tracąc wszystkie po kolei złudzenia co do świata, w jakim żyje. Powstała biografia człowieka ze wszech miar niezwykłego pod każdym względem. A wszystko zaczęło się od przypadku.